Po wyjściu z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zdecydowały się na organizację własnej komunikacji miejskiej i o dziwo, okazało się, że stać ich na darmową. Nie mówimy o żorach, a o świerklanach, które śladem żoru poszły. Problem pojawił się dopiero wtedy, kiedy chcemy owym autobusem pojechać do sąsiednich Marklowic czy Świerklan. Podróż w jedną stronę rzeczywiście jest darmowa, lecz za powrót musimy zapłacić. Wszystko dlatego, że Marklowice w związku pozostały i nawet gdyby chciały, nie mogą dotować innych linii autobusowych, jak twierdzą włodarze. Oto kolejny przykład na to, jak bezduszne prawo potrafi zdusić inicjatywy, które przecież wychodzą naprzeciw potrzebom zwykłych mieszkańców. Na przystanku w Marklowicach z zazdrością spoglądają na swojego sąsiada. W Świerklanach autobusy są darmowe, a w Marklowicach trzeba za nie płacić. Zazdrościsz mieszkańcom Świerklan, że mają darmowe? No, bo to nie jest tanie. Tak miesięcznie ile może kosztować? Ja płacę 100 zł. Opłaty to jedno, ale wygoda to już coś zupełnie innego. Do żory z powrotem tak po prostu. Teraz to nic trudnego. Ale jednak ta darmowa komunikacja miejska jest bardzo wygodna. Ależ oczywiście, szczególnie dla emerytów. Przecież wszystkim nie starczy. Jak 4 zł płaciło się w jedną stronę, z powrotem to samo, no to jak? Ano tak, że diabeł tkwi w szczegółach. Autobus może i jest darmowy, ale tylko wtedy, kiedy podróż rozpoczynamy w Świerklanach. Jeśli wsiądziemy do niego w Marklowicach czy Włodzisławiu, musimy zapłacić. Taka sama historia jest, kiedy chcemy wrócić. Tam za darmo, a z powrotem trzeba sięgnąć do kieszeni. Całkowicie darmową komunikację w kierunku Włodzisławia musi się zgodzić gmina Marklowice i miasto Włodzisław. Ja myślę, że w Włodzisławie takie próby były w momencie wystąpienia z MZK. Być może Włodzisław do tego powróci. Jedynie w MZK w tej chwili jest gmina Marklowice i gmina Marklowice jest uzależniona od po prostu MZK. Władze Marklowic rozkładają ręce. Nie mogą nic z tym fantem zrobić, bo nie pozwala im na to prawo. Wszystkie obowiązki związane z organizacją komunikacji miejskiej na swoje barki wziął MZK, a dofinansowanie linii ze Świerklan do Włodzisławia byłoby tylko dublowaniem połączeń już istniejących. Gmina Marklowice jest członkiem Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu. I wszystkie zadania związane z komunikacją zbiorową, gminną komunikacją zbiorową, scedowane są na ten międzygminny związek. W związku z tym nie możemy indywidualnie zawierać jakichś dodatkowych porozumień. Do żor teraz łatwiej i taniej. To też nie ma się co dziwić, że na zakupy czy do szkoły kierunek jest tylko jeden. W którą stronę pani najczęściej jeździ tymi darmowymi? No do żor. Do żor. Tak. Rzeczywiście jest darmowa, nie trzeba płacić za bilet. No nie trzeba. Sytuację mogłoby jedynie zmienić wyjście Marklowic z Międzygminnego Związku Komunikacji, lecz jak na razie nic na to nie wskazuje. Na razie nie widzimy bardziej optymalnego rozwiązania dla takiej gminy jak Marklowice, która ma wystąpić ze związku i utworzyć tylko na terenie swojej gminy autobus, linię, no troszeczkę jesteśmy w innej sytuacji. MZK może i ma swoje minusy, ale jego niewątpliwym plusem jest pewność istnienia i oferowania usług komunikacyjnych. Nawet w sytuacji, kiedy zwykły pasażer może dostać mętliku w głowie, wczytując się w rozliczne rozkłady i cenniki. Ze Świerklan do Włodzisławia przez Marklowice droga jest prosta, ale największą przeszkodą jest biurokracja, która potrafi spowodować wypadek nawet najlepszej idei. Dla raportu Artur Harendarczyk,